Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam warsztatowy sposób na sprawdzenie łożyska koła. Jest to sposób znacznie lepszy niż kręcenie kołem za pomocą rąk, ponieważ jesteśmy w stanie uzyskać wyższy zakres obrotów koła i na przykład wtedy możemy wykryć jakieś świszczenie, gwiżdżenie, świst, na przykład działania łożyska koła. Jak to zrobić? Wystarczy unieść samochód, przednią oś dokładnie wystarczy unieść, dwa koła w powietrzu, zabezpieczyć i w tym momencie możemy uruchomić silnik na luzie. Wciskamy pedał sprzęgła, dajemy trzeci bieg, ustawiamy sobie i w tym momencie delikatnie będziemy spuszczać pedał sprzęgła i nasze koła przednie się rozkręcą. Na trzecim biegu będą się kręcić dosyć szybko i o to właśnie chodzi. Bardzo prawdopodobne, że tylko jedno z kół będzie się kręcić, albo jedno szybciej, jedno wolniej. I to jest właśnie bardzo istotne, ponieważ możemy zweryfikować tutaj działanie każdego z łożysk koła. Wystarczy zatrzymać jedno z kół. Zobaczcie, koło po stronie tutaj kierowcy w ogóle się nie kręci, a po stronie pasażera kręci się szybko. Ale bez najmniejszego problemu, dbając o pełnię bezpieczeństwa, więc uwaga, nie jest to może najbezpieczniejszy sposób, ale jeżeli przyłożymy but do opony, w ten właśnie sposób, jak tutaj widzicie, zatrzymamy sobie to koło, a po prostu napęd zostanie przeniesiony na drugie koło i możemy wsłuchać się teraz w działanie łożyska w drugim kole. No i w takim wypadku możemy wykryć ewentualny problem działania łożyska, jakieś gwizdanie, świsty i inne problemy. Jeżeli tylko spuścimy, no to oczywiście z drugiej strony koło zacznie się zatrzymywać, a koło poprzednie, czyli po stronie pasażera, zacznie się rozkręcać. Jeżeli zatrzymamy tutaj nogą koło po stronie kierowcy, automatycznie koło po stronie pasażera będzie się kręcić maksymalną prędkością. Tak więc to jest taki sposób warsztatowy, może komuś z Was się przyda, w garażu też go można wykorzystać. Najczęściej oczywiście zadziałamy tutaj na starszym typie samochodów. Jeżeli chodzi o nowsze samochody z ESP i innymi systemami, może być to niemożliwe do wykonania, po prostu nie da rady tego wykonać testu, ale w starszych samochodach tutaj bez problemu. Włączył się oczywiście błąd ABS-u, co jest normalne, że tak powiem, tutaj nie trzeba się nad tym zastanawiać, ale wystarczy, że ruszymy z garażu, już normalnie na kołach, po prostu pojedziemy sobie gdzieś, zatrzymamy, wyłączymy silnik, no i uruchomimy jeszcze raz i w tym momencie błąd ABS-u nam zniknie i problemu nie będzie. Tak więc mam nadzieję, że Wam się przyda. No jak widzicie, tutaj łożysko jest do wymiany, świszcze, gwiżdże. To taka ciekawostka. Trzymajcie się, pozdrawiam, dajcie znać, czy takie różne sposoby chcecie widzieć na kanale. Cześć!